Jak? Jestem, widzisz, bo też właśnie przed chwilą pomyślałem, że kurde, znowu się nie połączyliśmy. No dobrze, tam w lewo, tam pojedziemy do tej rzeki, zobaczymy co tam jest. Czy tam coś w ogóle jest. Nie inaczej, nie? Także, no super, że się znowuż udało. Także pogoda mogła być trochę bardziej słoneczna. No, ale no właśnie też nie ma tego upału, to też plus, nie? Że się nie musimy tak grzać. Zobaczymy tu, co koło tej rzeki, tam coś jest, ale co tam jest, to nie wiem. Tak, no na luźno tam bez planu. Napędem po linii, to teraz co? Na jednym kole jedziemy, Sławek. Czyli tu wpłynie, podniesie łódkę i popłynie tam, albo na odwrót, nie? Podjedźmy, Sławek, zobaczyć tu pod tą szkołę. Zobaczymy spod tej szkoły, bo to jest naprawdę rzut beretem przysłowiowy. A kawałek można się przejść. Trzy kroki przejść. No pływają dużo nawet, nie? Nie wiem, czy to kamera chwyci, ale ryb jest tutaj dość dużo. Także nie za wielkie, ale są. Tak jest, ze Sławkiem. Tylko oni chyba na YouTube nie wrzucają. Nie fajnie, ale trzeba by to lepiej wykorzystać, nie? Jakoś tak. Tam widzę dopiero po lewej, za tamtym mostem są jakieś kajaki. No pewnie tam dojedziemy zobaczyć. To jest dokładnie w Starym Koźlu. Tutaj na tym mostku jest napisane.
Oglądajcie Sławka. Także zostawcie u Sławka na kanale przynajmniej z 50 łapek za ten filmik. U mnie nie musicie, jak tam chcecie. Tak, tak, oczywiście. Mówiąc łapka, mam na myśli łapkę w górę. Poruszamy. Scenę ci już postawili, publiczność czeka. Nie dotyczy poplicy. O, chodź tu do końca. Jest, jest. Jest fajne miejsce. Zakaz przejścia. Ale to nie dotyczy, pisze, to nie dotyczy. Moplików, moplików. Widzę, że ktoś tu się tutaj w tym miejscu ciężko namyślał. Zakaz wędkowania. Wszędzie są wszystkiego zakazy, nie? W tym... Ale tu w Kędzierzynie, czy? Nie, o 60 puszczą. Taki telefon. Może jak będę miał lepszy telefon, to mi pójdzie. Być może. To co, jedziemy gdzieś dalej się poszwędzać, zobaczymy. Muszę chyba trochę rozebrać, bo za ciepło. Jest tu ten amfiteatr faktycznie. Pominęłby tam. To za światła.